Cześć, jak masz na imię? Meyer Magdalena. Skąd przyjechałaś? Z Bytomia. I jak ci się podoba na Pingla Cup? Bardzo. Bardzo? To twoja pierwsza edycja, czy już byłaś wcześniej? Nie, ja jestem drugi rok żaczką, więc przykro, bo już nie będę mogła jeździć. Ale... Nie no, jako kibic chyba możesz przyjechać. Tak, ale to jednak nie to samo. Byłam 2 lata temu, bo niestety rok temu miałam chorobę. No i teraz też mnie coś rozkłada, więc troszkę pech. Aha, rozumiem. A jak ci się podoba tutaj hala nowa? Bardzo fajna. Dużo miejsca, nie? Dużo. No i to jest fajne. Jest dużo stołów, szybko to mija. No ale rekordowa liczba zawodników. Tu niektórzy jeszcze nie zdążyli na obiad iść, bo muszą grać, więc naprawdę popularnością się chyba niezłą cieszy turniej. No, dokładnie. No, będziesz namawiać innych, żeby przyjeżdżali, mimo że sama już nie będziesz mogła? Oczywiście, no jakby inaczej. No dobra, a jak mówisz, że troszeczkę przeziębienie cię bierze, jak tam gry poszły? Udało się coś wygrać? Tak, wychodzę jako na drugim miejscu z grupy, więc pierwszy raz będę grała turniej taki oficjalny. No to fantastycznie, to gratuluję. A jak patrzyłaś na inne zawodniczki, chyba mocne przyjechały, co? Tak. Będzie pewnie trzeba powalczyć o te dobre miejsce. No niestety tak, ale też nadal to jest nauka. No tak, właśnie, chyba lepiej grać z tymi lepszymi, nie? No bo od tych lepszych się zawsze uczysz trochę, nie? Tak, wolę przegrać, ale zagrać ładny mecz, żebym była z siebie dumna, niż wygrać, a grać z jakąś osobą, która dopiero zaczyna. Ach, ale to ładnie powiedziałaś, nawet nie mam nic do dodania. Słuchaj, powiedz mi, wakacje już za rogiem, już myślisz, co będziesz robić w wakacje? Tak, będę na pewno jeździła na rowerze, grała, trenowała, żeby nowy semestr wejść. Niestety w marcu miałam kontuzję prawej ręki, nie mogłam grać, miałam złamanie, więc trzeba trochę... Nie ma śladu, widzę, chyba elegancko, co? No tak, bo na szczęście tylko gips bez operacji, chociaż było blisko, ale teraz przez wakacje trzeba wrócić do formy i... Ale trochę odpoczniesz też chyba, co? Oczywiście. Trzeba naładować akumulatory. Tak. No dobra, to dzięki, pozdrawiamy kogoś. Dziękuję. Moją koleżankę Hanię. Super, pozdrawiamy w takim razie. Hej.